Powoli mija już kolejny rok z sieciowym modułem do GTA. Nieprzerwanie od 2015 roku jest to najdłużej wspierany produkt ze stajni Rockstara. Z czasem oczywiście obrastał on w kolejne możliwości, w kolejne funkcje, które pozornie miały nas przybliżać do tego gangsterskiego klimatu. Kierunek, jaki obrało GTA, wielu niepokoi. Inni zaś przyklaskują kolejnym, nie ukrywajmy, szalonym zmianom. To, co zapoczątkował w 2017 Rockstar, kontynuował w kolejnych update'ach. Niestety w nieco uboższej formie. Jest to jednak zrozumiałe. Cały czas obok rósł domniemany rywal GTA, czyli Red Dead 2 ze swoim trybem multi, który wciąż znajduje się w becie. Teraz już wiemy, że choć kowboje podążają niejako drogą gangsterów z Los Santos, to swoim podejściem, przynajmniej na tym etapie, nie zagrażają dynamicznej akcji, jakiej uświadczyć mogą gracze w produkcji z 2015 roku. W tym materiale spróbujemy zerknąć na to, co już mamy za sobą, co nas czeka lub może nas czekać w przyszłości, a także jakie komunikaty wysyła samo Rockstar. W poprzednim roku uświadczyliśmy zarówno sporej ilości kontentu związanego ze szmuglowaniem broni, ale również przypominający wręcz Trackmania update, oddający w ręce gracza szalone wyścigi w neonowych barwach. Największym jednak rozszerzeniem okazało się Doomsday Heist, które rozwinęło jeden z najcieplej przyjętych komponentów rozgrywki, czyli napady. Elementarny fragment sieciowej rozgrywki, który spotkał się z chyba największym poparciem ze strony graczy. Do tego samo Rockstar uważa go za kamień milowy, wymieniając go jako punkt, od którego de facto gra się rozpoczęła. Szef Rockstara mówił o tym nawet w kontekście Red Dead Online, twierdząc, że nie chcą oni popełnić podobnego błędu po wyjściu z bety. Zajęć musi być co najmniej tyle, co w dodatku heists. Ale Doomsday nieco namieszało w samym GTA, bo skupiło się na decydowaniu o losach świata z poziomu zmotoryzowanej jednostki naszpikowanej bronią. Latające samochody czy latające motocykle wyposażone w rakiety z samonaprowadzaniem to niekoniecznie brzmi jak GTA. Takie cechy przypisywane są częściej Saints Row, nawet mimo tego, że sama seria od Rockstara posiada swój charakterystyczny, ironiczny humor. Rok 2018 rozwinął przede wszystkim stronę fantazyjnych wyścigów w Southern San Andreas Super Sport Series, bawiącego się nieco formułą znaną z NASCAR. Wiele pojazdów jadących po owalnej trasie. Oczywiście, skoro aktualizacja skupiała się na zmotoryzowanych zmaganiach, nie zabrakło całej listy nowych samochodów, które, jak się okazuje, gracze bardzo polubili. Szybkość i fantazyjność najwyraźniej są w cenie. Dodano także nowy tryb adwersarza inspirowany The Italian Job, gdzie gracze w pojazdach policyjnych muszą powstrzymać charakterystycznego trabanta przed zdobyciem 15 checkpointów. Dopiero kolejny, lipcowy update zagwarantował spore rozwinięcie formuły i wpłynął o wiele znaczniej na nieinstancjonowany świat Los Santos. Mowa tu oczywiście o After Hours, czyli dodatku, który skupiał się na nocnym życiu Los Santos, a w centrum tego wszystkiego znajdowała się znana postać z GTA 4, Tony Price, czyli Gay Tony. Gracze mogli zakupić jeden z 10 klubów nocnych i niekoniecznie w legalny sposób rozwijać go jako kolejny ze swoich szemranych biznesów. Mogliśmy także walczyć o dropy wspomagające nasz klub, czy nawet rozklejać plakaty. Nowa warstwa fabularna plus przeszło 200 elementów kosmetycznych, no jak dla mnie strzał w dziesiątkę. Nie tak dawno pojawiło się najprawdopodobniej ostatnie darmowe rozszerzenie w tym roku, czyli Arena War, przenoszące nas na moment w świat inspirowany Mad Maxem czy Destruction Derby w wersji ekstremalnej. Tryby gry skupiły się przede wszystkim na walkach zamkniętych pod kopułą pojazdów, naszprycowanych wszelkiego rodzaju kolcami, czy czymkolwiek tam można naszprycować auto, by zniszczyć przeciwnika. Poza tym każdy, kto już odpadł, mógł za pomocą koła losowania wpływać na rozgrywkę pozostałych graczy. No, trzeba przyznać, ciekawy koncept. Tym razem możemy także zakupić warsztat i postawić na karierę człowieka areny, zbierając punkty i pnąc się w rankingach. I to by było na tyle w tym roku. Jeden wpisujący się w lore After Hours i aż dwa zalatujące Saints Row tryby. Brak tu rewolucji, ale wciąż jest to progres.
Patrząc na ilość graczy, to jednak ten pierwszy przyciągnął więcej zainteresowanych, choć trzeba przyznać, że Rockstar utrzymuje zainteresowanie tytułem trzymające się liczby 80 tysięcy graczy jednocześnie ze wzrostami do prawie 200 w dniach wprowadzania dodatków. Niestety jednak Rockstar nie potwierdziło zbyt wielu informacji dotyczących przyszłości samego GTA. Z jednej strony dali nam oni oczywiście możliwość mielenia swoich przeciwników na arenie, ale z drugiej należy pamiętać, że przecież od teraz mają na głowie Red Dead Online. Pewni możemy być tego, że niebawem śnieg zasypie ulice Los Santos, jak to ma w zwyczaju w okolicach świąt, a także pojawią się sezonowe i festywne ciuchy dla każdego chcącego pobawić się w złą wersję Mikołaja, który zamiast prezentów przynosi przerwaną misję sprzedaży towaru z jednego z naszych magazynów. W grę wejdą także śnieżki czy noworoczne RPG wystrzeliwujące fajerwerki, znane z choćby amerykańskiego Dnia Niepodległości. Rockstar potwierdził jednak kilka nowych broni mających trafić na serwery i są to wybory raczej zaskakujące. Karabiny laserowe. To właśnie trzy spluwy tego typu staną na półce sklepowej zaraz obok kałacha czy SMG. Ciekawe. Wiemy także o kilku nowych samochodach dostępnych zarówno w Legendary Motorsports, jak i Southern San Andreas Super Auto, z muscle carami i monster truckami na czele. Pojawić mają się stroje kolorowych kosmitów, a także astronautów. Czy nie brzmi to świetnie w połączeniu z bronią laserową? Tak. Wszyscy zapewne wiemy, że w świecie GTA istoty nie z tego świata zaliczyły już kilka wystąpień, czy to pod lodem w prologu, czy w jednej z misji na haju. Fani jednak spekulują, czy poprowadzi to do wprowadzenia statków kosmicznych, futurystycznych pojazdów, czy nawet o zgrozo całego dodatku skupionego wokół kosmicznych podbojów lub inwazji obcych. Tych mogliśmy w singlu spotkać na jednej z gór, więc hej, modele już są gotowe, nic tylko czekać. To oczywiście tylko żarty, które mogą, lecz nie muszą pozostać żartami. Wypełnianie luki po Saints Row idzie GTA całkiem nieźle, zwłaszcza pod kątem niedorzeczności elementów czy absurdalności trybów gry. Fani jednak lubią spekulować, lubią słuchać plotek, a także śledzić przecieki te bardziej lub mniej oficjalne. Jednym z takich szukaczy jest użytkownik o nazwie SoftSecretMA. Ma on już historię całkiem niezłych strzałów, to znaczy jego podpowiedzi trafiały w to, co Rockstar później dodawał. Na rok przed pojawieniem się gangów motocyklowych wskazał to właśnie jako motyw przewodni jednego z większych dodatków. Z drugiej strony zapowiadał on także, że z czasem, dokładnie w obecnym roku, pojawić powinny się bilety lotnicze do innych regionów, North Yankton i Liberty City. Istnieje też niejako trend tłumaczący te niezbyt trafne strzały, zakładający, że zapowiadane kiedyś DLC do trybu single player przerodziły się w pracę nad rozszerzeniem mapy. Czy to właśnie North Yankton znane z prologu gry, czy zupełnie nowego Liberty City, lub nawet Vice City, mającego pojawić się równo z kolejną częścią gry. Miałoby to być pierwsze, w pełni płatne rozbudowanie gry, nie dostarczane przez Rockstar za darmo. Odchodząc jednak od tych szalenie ambitnych wizji, SoftSecretMA ma też kilka takich teorii, które wydają się być w miarę prawdopodobne do zrealizowania przez Rockstara, zwłaszcza patrząc na ich poprzednie dokonania lub możliwości z poprzednich części. Mowa tu o Law and Order, bo tak, nazwy też ów użytkownik podawał, prawdopodobnie by brzmieć nieco wiarygodniej. Jak sama nazwa wskazuje, mielibyśmy jako gracze wcielać się w policję czy jednostki specjalne, pozwalając sobie na wykonywanie misji stróżów prawa, ale i kupno ich pojazdów. Kolejny to The Luxury Living, które, choć brzmi jak dodatek do Simsów, miałoby w założeniach odblokować ekskluzywne posiadłości plus egzotyczne zwierzęta na ich terenie, niczym u Tonego Montany. Wskazał on także na rozszerzenie skupiające się na trybie polowania, posiadające także szansę na zakup licencji łowczego. Co ciekawe, najdłużej utrzymującym się przekonaniem wśród fanów jest dodanie kasyn, co w połączeniu z klubami nocnymi miałoby zagwarantować graczom monopol rozrywki w całym Los Santos, ale i szansę na utratę całej kasy. Tyle w kwestii powtarzanych w sieci plotek. Istotniejsza jest tu wizja kilku orędowników zwiastujących przejście GTA na formułę free-to-play. Wystarczy jednak rzut okiem na to, jakie przychody generuje GTA dla Rockstara i to, że gra rozeszła się już w przeszło 100 milionach kopii. Chociaż z drugiej strony z taką bazą graczy... Nie, niekoniecznie. Wydaje mi się, że już o wiele bardziej prawdopodobne jest wznowienie prac nad Agentem.
Śledząc nawet fora fanów trybu online, łatwo natrafić na wishlisty, czyli to, czego sama społeczność chciałaby doczekać się w kolejnych aktualizacjach i o dziwo, nie są to głównie kolejne misje fabularne czy rozbudowa trybu swobodnego, a samochody. Więcej fur i spluw to właśnie najczęściej spotykane posty. Zewsząd da się wyczytać narzekanie rodem z prawdziwego życia na to, że a to mieszkania są za małe, a to garaże niewystarczająco pojemne. Mimo ciągłych głosów odbijających się niczym echo mówiące o tym, jak przydałoby się wprowadzić te kasyna, kilka rzeczy wciąż można spróbować wydedukować. Od początku uruchomienia serwerów możemy dostać się do strony, gdzie w kampanii singlowej bawiliśmy się w inwestora giełdowego. Figuruje tam też napis, że jest ona tymczasowo niedostępna. Być może to właśnie giełdowe zagrania mogłyby zasilić morale znudzonych ciągłym grindem. Oczywiste jest jednak to, że nawet jeżeli Bosak zostałoby aktywowane w kolejnych update'ach, to gracze nie mogliby zbić jakiejś niezwykłej fortuny, bo eliminowałoby to grind. A przecież wszyscy wiemy, że jeżeli nie chcemy grindować, to wystarczy kupić kartę Shark. Pozostaje nam więc jak zwykle czekać, co przyniesie los o imieniu Rockstar. Zarzekają się oni bowiem, że niezmiennie od startu online śledzą prośby fanów i liczą na więcej sugestii. Kilka z teorii wydaje się być relatywnie możliwych do zrealizowania w przyszłości, a kilka z nich to wręcz szkolne snucie opowieści o tym, czego to w GTA nie da się zrobić lub co pojawi się w kolejnej części. Wiecie zapewne, o czym mówię. Gdy hakerzy w lipcu tego roku pokusili się o wprowadzenie do gry informacji o nadchodzącym GTA 6 jeszcze w 2019, Rockstar szybko zdementowało tę plotkę, zarzekając się, iż premiera w nadchodzącym roku jest po prostu niemożliwa. Czy zamiast szóstki pojawi się nowe miasto w online? Raczej nie, gdyż fani singla roznieśliby firmę sieciowym hejtem albo jej listownymi skargami. Gdzieś w kazamatach krążą plotki i spekulacje dotyczące wznowienia serii Bully, więc jeśli te okażą się prawdziwe, firma będzie miała pełne ręce roboty. Jedno jest pewne, wsparcie będzie trwało jeszcze przez długi czas i pozostaje trzymać kciuki, iż uderzy ono tym razem w dzwony starego ducha rozgrywki bez statków kosmicznych i Fortnite'owych strojów. A wy co chcielibyście zobaczyć w kolejnych update'ach gry? Czego brakuje tej rozgrywce? Komentarze są wasze, a ja idę sobie trochę pogrindować. Albo kupić kartę Shark. Albo wykonywać misję przez kolejne parę godzin. Albo faktycznie zainwestuję.